witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, w końcu nadeszła pora na ulubieńców kosmetycznych stycznia. Ostatni raz taki film nagrywałam w listopadzie i wyobraźcie sobie, że normalnie wyszłam z wprawy. Nie idzie mi totalnie. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że ta wersja filmu jest już zdecydowanie na plus. Linki do wszystkich produktów wartych polecenia znajdziecie rzecz jasna w opisie. Mówię wartych polecenia, bo w filmach pod tytułem Ulubieńcy miesiąca u mnie również znajdziecie te produkty, które mnie niestety bardzo mocno rozczarowały i które wręcz uważam za w jakimś stopniu buble. I wiecie co? I może właśnie dla urozmaicenia pozwólcie, że od tych bubli stycznia zacznę ten film. Pierwsze, największe, okropne rozczarowanie, przez które, no, znaczy ja jestem sama sobie winna, bo nie wzięłam próbki, już pewnie część z was wie, o czym będzie mowa, to jest podkład Fenty Beauty. Podkład, który mnie, no, rozczarował niesamowicie. Kurczę, dobra, wiem, nie wzięłam próbki, moja wina, ale oglądałam tyle recenzji, tyle się naprzyglądałam temu podkładowi i wszystko wskazywało na to, że ten podkład będzie dokładnie tym, czego szukam. Dokładnie tym, czyli będzie lekko matowy, będzie dobrze wyglądał, będzie trwały, będzie takim w jakimś stopniu dla mnie zamiennikiem pod względem trwałości do Estée Lauder Double Wear, czy do tego z podkładu z Bourjois. No i kurczę, nie. No i niestety ten podkład okazuje się sam w sobie dla mnie po prostu nieporozumieniem. Na szczęście dzięki jednej z was skorzystałam właściwie z pomocy jednej z was, która mi powiedziała, że jeżeli nie chcę go sprzedawać, to żebym sobie go wymieszała z kremem BB marki Bourjois. Na szczęście ten krem BB miałam w domu, wymieszałam i faktycznie wtedy ten podkład zachowuje się naprawdę ok. No ale nie po to się kupuje podkład za 140 zł, żeby go mieszać z kolejnym produktem. Co więcej, jak tylko o tym wspomniałam w teście, bardzo wiele z was pisało, że i dla was ten podkład jest totalnym nieporozumieniem. Więc ja już kurczę nie wiem, dla jakich cer on w takim razie się sprawdza i jak to możliwe, że tak pięknie wyglądał na twarzach dziewczyn, których filmy oglądałam. I wkurzyłam się również bardzo, bardzo, jeśli chodzi o korektor. Zdecydowałam się na zakup korektora marki Benefit, korektora Boeing, korektor bardzo popularny na YouTubie. Również no same dobre tak naprawdę opinie były na jego temat, przynajmniej wiecie, te, które jakby docierały do mojego mózgu, bo pewnie wątpię, żeby wszyscy go chwalili. Po pierwsze zdecydowałam się na kolor dwójka i to też na podstawie różnych filmów. Okazuje się, że ten korektor jest turbo jasny, ale to jest jeszcze do ogarnięcia, natomiast problemem okazała się formuła tego korektora. Ja oczywiście jeszcze będę go gnębić, będę próbować nakładać go znacznie, znacznie mniej. Ale znowu, patrząc na te wszystkie piękne cery, które nakładały ten produkt i wyglądało to tak ładnie, no byłam bardzo mocno zniesmaczona i wkurzona po prostu, mówiąc po ludzku, że ten korektor jest tak suchy, że mimo tego, że mam dobrze nawilżone okolice pod oczami, to on wygląda no po prostu źle, obciąża przede wszystkim, dodatkowo jeszcze obciąża moją okolicę właśnie pod okiem, która i tak jest w ten sposób zbudowana, że na dzień dobry ona jest jakby obciążona, więc no bardzo, bardzo mocno się na nim zawiodłam i w jakimś stopniu te dwa produkty dla mnie są po prostu bublami. I mam to ogromne szczęście, że to są dwa jedyne produkty, które mnie naprawdę mocno zawiodły w styczniu. Cała reszta już jest zdecydowanie pozytywna. Mamy ulubieńców prawdziwych stycznia, ba nawet grudnia, a także bardzo pozytywne zaskoczenia. I pozwólcie, że najpierw wam opowiem o tych zaskoczeniach. Pierwszym bardzo, bardzo, bardzo pozytywnym zaskoczeniem okazała się paletka Fenty Beauty Piąteczka, czyli brzoskwinka. Jestem zakochana w formule tych cieni. Zdecydowałam się również na zakup czwórki, czyli różowej wersji. Powiem wam, że uważam, że ta jest lepsza. Znaczy jest lepsza ze względu na jakby na większą oryginalność kolorów. O, może w ten sposób. Słuchajcie, formuła tych cieni to jest dla mnie po prostu marzenie. To jak one się rozcierają i kolorystyka, wszystko, wszystko naprawdę sprawia, że powinnam w sumie jeszcze tutaj przynieść Nataszę Denonę.
bo to też jest moje rozczarowanie, ale ono się ciągnie za mną od grudnia. Natomiast właśnie Nataszą się każdy zachwyca, ja się Nataszą zupełnie nie zachwycam, to zachwycam się tą paletką, jest naprawdę no niesamowita. Drugie takie ogromne zaskoczenie to baza P. Louise, również bardzo sławny produkt na YouTube, który kiedy wszedł do Polski był dużo, dużo droższy, w tym momencie z racji tego, że wiele sklepów go ma, ta cena uległa zmniejszeniu, w tym momencie koszt takiej bazy to jest około 55 zł, 18 miesięcy na zużycie, 15 ml i sądzę, że ta baza starczy mi na te 18 miesięcy. Jestem zachwycona tą bazą, przypomnę, że mój kolor to jest 0,5, jest to baza pod cienie, która rewelacyjnie trzyma makijaż, ale też co istotne sprawia, że nawet na nieprzypudrowanej bazie idealnie cienie mi suną, pięknie się na niej blendują. Jestem naprawdę zachwycona tą bazą, jak i właściwie jej ceną w stosunku do jakości. Kolejny produkt to właściwie ulubieniec, bo to się ciągnie za mną również od grudnia i jest to baza Fenty Beauty, baza pod makijaż. Ja już kupiłam sobie większe opakowanie, to słuchajcie, jeszcze mam z kalendarza, to jest 4 ml produktu, a ja jeszcze tą bazę mam. O ile właśnie podkład Fenty nie przypadł mi zupełnie do gustu, o tyle ta baza jest dla mnie naprawdę ekstra. Mam wrażenie, że ona świetnie współgra z różnymi podkładami, przedłuża ich trwałość, lepiej jakoś te podkłady, mam wrażenie, że mi się rozprowadzają. Trudno mi dokładnie, słuchajcie, tak technicznie jakby opisać, co ona robi, ale robi coś na tyle pozytywnego, że właśnie zdecydowałam się po tej miniaturce na zakup takiego travel size'a, tam nie wiem, 30 ml chyba, bo jednak mnie ta baza bardzo mocno zauroczyła. Nie wiem, czy ta czwórka jest gdzieś do kupienia, ale jeżeli jest, może ktoś gdzieś wyprzedaje z jakichś kalendarzy adwentowych, to gorąco Wam polecam załapać się na taką miniatureczkę, bo Anusz Widelec również Wam się ona sprawdzi. Kolejny taki produkt, który również jest z kalendarza adwentowego i który bardzo, bardzo mi się podoba, ale on jest, słuchajcie, chyba nie do kupienia w Polsce, bo ja go nie mogę w ogóle znaleźć w internecie, albo nie umiem szukać, i jest to róż marki Tarte. Ja go znalazłam w kalendarzu, wydaje mi się, z Sephory. I jest to bardzo delikatny róż. Nie wiem również, jaka jest jego cena. Może jakbym go kupiła za zakupę kasy, to bym była rozczarowana jego delikatnością. Natomiast fakt, że mam go z kalendarza, sprawia, że ta delikatność jakby zupełnie mi nie przeszkadza, wręcz jest jego atutem. Jest to bardzo delikatny, jasno taki różowy, trochę jakby ceglasty, z delikatnym połyskiem, taki, że widzicie, on się źle transferuje w ogóle na dłoń, natomiast pędzlem nałożony daje taki delikatny rumieniec i bardzo mi to w tym różu odpowiada i bardzo często powiem Wam, że w styczniu po niego sięgam. Więc ponownie, jeżeli ktoś sprzedaje z kalendarza adwentowego na przykład ten róż na różnych grupach i się zastanawiacie, to polecam. To mi się wydaje, że jest jego nazwa, tutaj macie informację. W sklepach, mówię, ja go osobiście w internecie nigdzie nie widziałam. I wiecie co, jak jesteśmy przy makijażu, to może już idźmy dalej tym tematem. Paletka Huda. Huda Mercury Retrograde. Paletka, która podbiła moje serce, w której jestem zakochana, zauroczona, zafascynowana i przerażona faktem, że najchętniej kupiłabym jeszcze, wiecie, wszystkie pozostałe. No a niestety jest to wydatek zbyt duży, w związku z tym nie kupię jak na razie wszystkich pozostałych. Paletka kosztuje 300 zł. Mi się, wiecie, udało rabat, karta podarunkowa od znajomych i wyszło, że za nią zapłaciłam 139 zł, więc moja ekscytacja jakby jest, wiecie, jeszcze po prostu większa. Uwielbiam. Uwielbiam tą paletę, naprawdę uwielbiam cienie błyszczące, uwielbiam cienie matowe. Maty w ogóle są wyjątkowe dla mnie także w tej palecie. Jeśli chodzi o cienie błyszczące, to na początku narzekałam także w teście, że one mi się źle transferują na pędzel. Niechcący w końcu odkryłam dobry do tego celu pędzelek. Notabene jest to pędzelek do ust, domyślnie. I już jakby ten problem z transferowaniem błysków mi nie towarzyszy. Naprawdę jestem zakochana w tej palecie, w tej kolorystyce, we wszystkim, co jest z nią związane. I też z tym opakowaniem i w ogóle i jakoś jaram się po prostu tą paletą. Zresztą ja już chyba to mówiłam w jakimś filmie, tylko nie wiem, czy tego nie wycinałam później. Że to jest właśnie jeden z nielicznych, a nie, chyba mówiłam to po prostu w teście, że to jest jeden z nielicznych takich kosmetyków, gdzie naprawdę ja piszczę. Ja zazwyczaj nie piszczę, kosmetyk to jest tylko kosmetyk, nie mam na tym punkcie, wiecie, jakiegoś
szału. Znaczy nie chcę nikogo obrazić, nie każdy ma tam szał, na co uważa, ale no tutaj w przypadku tej palety właśnie ten pisk ze mnie się wydobywa. Kolejny produkt do makijażu, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i powiem Wam, stał się naprawdę moim faworytem, to podkład marki Belle, ten Drop Makeup w kolorze 02 Ivory. Ja go długo nie kupowałam, ponieważ uznałam, że to będzie kolejny taki pudrowy podkład, a ja nie chcę takich pudrowych podkładów. Więc nie, aż obejrzałam chyba recenzję Zmalowanej, która właśnie powiedziała, że ten podkład wcale nie jest pudrowy. Ja mówię, dobra, to biorę. I powiem Wam, jestem naprawdę zachwycona tym podkładem. On daje mi właśnie taki efekt, jak aktualnie mi się najbardziej podoba, czyli efekt półmatu. Naprawdę super podkład. Był oczywiście jego test u mnie na kanale, no i przez to, że to nie jest absolutnie nowość na rynku, tych testów generalnie w internecie jest bardzo dużo. Podkład drogeryjny, podkład niedrogi, bo już wiecie, to, że coś jest drogeryjne, wcale nie oznacza, że jest tanie. On kosztuje około 30 zł, więc ta cena jest naprawdę przyzwoita. No i ja osobiście bardzo, bardzo jestem z tego podkładu zadowolona. Mówię tak, bo wiecie co, ostatnio spojrzałam, że te Bourjois podkłady, kurczę, kosztują 72 zł w Rossmanie. No przecież to jest jakaś w ogóle, no nieporozumienie, tak? A w internecie 35. No. I ostatni produkt do makijażu to błyszczyk Lili Lolo, który niejako powrócił. Pierwszy egzemplarz miałam dawno temu i wtedy nad nim piałam. Ten egzemplarz już po prostu się prawie skończył i przeterminował, aż właśnie w grudniu chyba załapałam się do takiej jakby kampanii na paczkę po prostu PR-ową, w której był rozświetlacz i błyszczyk. I jak zobaczyłam, że będzie ten błyszczyk, to wiecie, moja pazerność jakby zwyciężyła i mówię, to ja się zgłaszam, gdzie generalnie się nie zgłaszam do takich akcji. Ale ja kocham ten błyszczyk. Jest naprawdę cudowny English Rose, błyszczyk nawilżający, o bardzo ładnym kolorze, o zapachu czekolady. Nie lepią się po nim usta. Oczywiście nie jest to super trwały produkt, naturalny tak w ogóle. I jest świetne. I ciągle jak go mam właśnie znowu na ustach, dostaję pytania, co mam na ustach, więc to jest, jak zazwyczaj nie pytacie, to jest pewnie ten błyszczyk. Makijaż skończony, to możemy przejść do kwestii bardziej pielęgnacyjnych. No i może tutaj zacznę od banału, który naprawdę podbija moje serce i powiem Wam, że jak skończy mi się ten egzemplarz, to mimo tego, że mam w zapasie wiele innych, to ja kupię sobie znowu to. I jest to krem do rąk Eveline Cosmetics z serii I Love Vegan Food i jest to krem po prostu malina i kolendra. Zwykły krem do rąk, pewnie za jakieś 13 zł, bo ja ten dostałam w paczce PR-owej, który nie dosyć, że przepięknie pachnie, jest leciutki, szybko się wchłania, nie zostawia tłustej warstwy, ma wygodną tubkę, więc wygodnie się go, wiecie, wyciska jakby do końca. No, jakby czego chcieć więcej? Naprawdę bardzo lubię ten krem i bardzo również odpowiada mi jego zapach. I to jest taki banał, ja nie zawsze pokazuję takie super banały. Kurczę, ten krem i ten zapach tej maliny z tą kolendą, no tak mi pasuje, że stwierdziłam, że muszę Wam po prostu o tym opowiedzieć. Kolejny taki produkt, który już może zupełnie banałem nie jest, a podbił bardzo moje serce w styczniu, to jest krem pod oczy z marki Flow, czyli z marki Anny Lewandowskiej. I ja zdecydowałam się, że o tych trzech produktach właśnie tej marki, które mam, opowiem Wam w osobnym filmie. Pewnie będzie miał 500 wyświetleń, znając moje szczęście. Ale na ten moment z pełną świadomością mówię, że to jest mój ulubieniec stycznia. Krem peptydowy pod oczy, bardzo dobrze nawilża okolice pod oczami, bardzo dobrze łączy mi się z makijażem. Naprawdę jestem z niego zadowolona. 15 ml opakowanie. Uważam, że minusem jest właśnie fakt upchnięcia tego kremu w słoiczek. No ale jest na szczęście dołączona szpatułka, która pozwala wydobywać ten krem. Wolałabym, żeby on był w opakowaniu z pompką. Natomiast naprawdę jestem bardzo z tego kremu zadowolona. On jest taki nie to gęsty, nie to rzadki, niby lekki, a jednak w jakimś stopniu treściwy. Trudno mi jest naprawdę to wyjaśnić. Bardzo jestem z niego zadowolona, powtórzę to po raz 58, bo jakoś mi brakuje argumentów. No coś sprawia, że ten krem po prostu mi odpowiada. Czy widzę pielęgnacyjnie po tym używaniu go przez styczeń, że nie wiem, że jakieś cienie mi zniknęły? Wiecie co, chyba nie, ale też przyznaję się, że jak go zaczynałam używać, to nie stałam, wiecie, przed lustrem i nie robiłam
ruchów głową, nie sprawdzałam, gdzie mam dokładnie cienie, bo to wtedy najlepiej widać, kiedy zrobimy, nie wiem, jakieś sobie zdjęcie albo nagranie wręcz przed i po. No po prostu tego nie robiłam, więc no. Jak jesteśmy przy tej marce, to muszę tutaj wyróżnić jako pozytywne zaskoczenie maseczkę błyskawicznie upiększającą. Powiem wam, że to jest hicior. Ale to już jest drogie, bo o ile cena kremu jest dla mnie akceptowalna, on chyba kosztuje jakoś około stówki, o tyle za maseczkę błyskawicznie upiększającą, którą nakładamy na 15-20 minut, cena stówki wydaje mi się już ceną bardzo, bardzo wysoką. Ale powiem wam szczerze, że uważam, że ta maseczka jest chyba nawet warta swojej ceny. Znaczy pod warunkiem, że ta stówka nas aż tak bardzo nie boli. Nie wiem, no słuchajcie, okaże się. Jak ją zużyję i polecę ją kupić przy aktualnych moich wydatkach i jakby ograniczonym budżecie, no to będzie znaczyło, że naprawdę jestem o tym przekonana. Jeżeli skończę ją i nie polecę jej kupić, to jednak znaczy, że nie jest warta tej stówy. Jest to maseczka, z tego co się orientuję, tak, mam tutaj masz te wszystkie certyfikaty, notabene na niej nie ma składu, on musiał być na kartoniku. Naturalna, tak, więc tutaj znowu kwestia tego, jak duże ma dla nas znaczenie skład produktu. Dla mnie akurat dużego znaczenia skład produktu nie ma, ale efekt po zmyciu tej maski, ją właśnie mówię, nakładamy na 15-20 minut i jest naprawdę, kurczę, fajny. O, ta buzia jest taka jakby wygładzona, jest w jakimś stopniu taka lekko rozpulchniona, jest dobrze nawilżona. Powiem wam z ręką na sercu, że nie przypominam sobie, co nie oznacza, że tak nie było, ale nie przypominam sobie, żebym po jakiejś masce kremowej, po jej zmyciu widziała taki efekt, jak widzę po tej. Nie wiem, na czym to polega, naprawdę nie mam pojęcia, co jest jakby uzasadnieniem takiego właśnie efektu. No i lecimy dalej, jak jesteśmy może w tematyce maseczek, to kolejne pozytywne zaskoczenie, maseczka Some By Me, maseczka cytrynowa, intensywnie cytrynowa, maseczka całonocna, która ma za zadanie rozświetlać i rozjaśniać naszą skórę. Zapach maski fenomenalny, jest to znowu ta seria 30-dniowa cudowna, ja jej absolutnie nie używam tak często pewnie jak powinnam, używam jej mniej więcej raz w tygodniu i jestem z niej bardzo zadowolona, uwielbiam jej zapach. Uwielbiam to, że dosyć szybko, nie wiem, zastyga, coś tam robi na twarzy, że nie brudzi poduszki. Jest dosyć wydajna. No, zapach jest cudny. Po prostu. I mam wrażenie, ale to jest zdecydowanie wrażenie, nie tak jak w przypadku tej maski od Lewandowskiej, gdzie po prostu, no ja to czuję. Tutaj mam wrażenie, że skóra jest faktycznie taka rozświetlona, że jest bardziej rozjaśniona, że jest bardziej taka, nie wiem, za energią. Natomiast czy tak jest faktycznie, kurczę, nie wiem. Nie jestem tutaj aż tak przekonana, ale jeżeli właśnie szukacie takiej maski, która będzie miała za zadanie tak rozjaśniać, rozświetlać, jakby pozbawiać też trochę szarości cery, to myślę, że warto tą maską się Some By Me zainteresować. No i słuchajcie, zbliżamy się na szczęście do końca. Mam wam do pokazania jeszcze kolejny taki trochę banał, tak jak ten krem z Eveline, a mianowicie pianka do mycia z Ritualsa. Ja kiedy słyszałam o tych piankach na YouTube, pamiętam, kupiłam tą Ritual of Sakura i nie podobał mi się jej zapach. Pamiętam, że zawiodła mnie jakby ta formuła, ta jej piankowość. Miałam też wtedy piankę z marki Dresner Essence i tamta była znacznie lepsza. Natomiast teraz mam po pierwsze zapach Ritual of Ayurveda, po drugie jakby już wiem, że to jest po prostu pianka i nie oczekuj po tej piance, że nie wiem, ona umyje ci gratis wannę. I jestem bardzo z tej pianki zadowolona. Powiem wam, do tego stopnia odpowiada mi i zapach, i formuła, że zamierzam jakby na stałe wprowadzić opcję kupowania pianki marki Rituals jakby do swojego, nie wiem, domu. Oczywiście nie tak, że jak skończę to opakowanie, to polecę i kupię kolejne, ale że będę co jakiś czas po te pianki sięgać, albo po prostu konkretnie najlepiej po tą, jeśli chodzi o zapach. No, więc pokazuję wam, bo to praktycznie, faktycznie, nie praktycznie, faktyczne ulubienie całego stycznia. Kolejnym ulubieńcem całego stycznia są perfumy marki Bottega Veneta, perfumy Illusion. Są to perfumy, które dostałam od mojego męża na gwiazdkę, mówiłam wam o nich w prezentach świątecznych. Trudny zapach do opisania dla mnie bez czytania, jakie tutaj są nuty, a szczerze mówiąc mam to w nosie, jakie tutaj są nuty, po prostu zapach jest dla mnie ekstra.
jest to zapach kobieco-dziewczęcy, trochę ostry, a z drugiej strony trochę kwiatowy, inaczej pachnie w flakonie, inaczej pachnie na skórze. Wiadomo, też inaczej pachnie w zależności od osoby, z racji też naszego pH chyba skóry, tak? Czy nie wiem czego tam. Nie będę może się wymądrzać na tematy, w których się nie orientuję. Uwielbiam ten zapach. Generalnie do tego zbieram. No i zostały nam trzy produkty. Trzy produkty marki Miodowa Mydlarnia. I to są produkty, wobec których jakby, które są ulubieńcami, słuchajcie, od grudnia. Ja jestem naprawdę zakochana w tych ich solach do kąpieli. Niezmiennie sól las o poranku i sól lawendowa. O zgrozo, obydwie mi się kończą. No i pewnie wypadałoby kupić nowe egzemplarze. I las o poranku, ja już wiem, że ja o tych solach Wam mówiłam również w odkryciach roku, więc teraz zrobię to naprawdę turbo szybko. Jest dziwna pora roku, jeśli chodzi o temperaturę i o sezon przeziębieniowy, ale jeżeli właśnie dopadają Was czy to przeziębienia, nie wiem, bóle mięśni, cokolwiek, to naprawdę kąpiel w takiej soli jest czymś niesamowitym. Tą solą również spokojnie możemy zrobić przy jej pomocy inhalację, ponieważ ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny. Ja kocham taki zapach, więc ja nie potrzebuję być przeziębiona, zmęczona, obolała, ani mieć zatkanego nosa czy chorych zatok, aby sobie taką kąpiel zafundować. Z czego składa się sól las o poranku, ponieważ no jakby to nie jest oczywiste po jej nazwie. Sól angielska, sól morska, tapioka, rozmaryn oraz olejki eteryczne, rozmarynowy, lawendowy, eukaliptusowy, miętowy, sosnowy i jodłowy. Cuda. To samo się tyczy lawendy. Lawenda wiadomo, że już jest mniej odkrywcza, ale jest również intensywna, oczywiście ciut mniej ze względu na rodzaj jakby olejku lawendowego. Sól morska, sól angielska, mączka owsiana, eteryczny olejek lawendowy, tapioka, glinka fioletowa, kwiat lawendy. Jeżeli kochacie lawendę, to naprawdę musicie kupić tą sól. Wiecie, że ja nie lubię tego sformułowania, musicie, i bardzo rzadko go używam, ale bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. I ostatni produkt, który moim zdaniem jest bardzo wyjątkowy, bo jest inny, to maseczka do twarzy, miód i truskawki. Ta maseczka z kurkumą też jest super. I pielęgnacyjnie jest ekstra, i wszystko jakby dobrze. Natomiast jakby mnie w maseczce miód i kurkuma nic nie zaskakuje. Natomiast w maseczce miód i truskawki zaskakuje mnie dużo. Przede wszystkim zaskakuje mnie jej zapach, ponieważ tutaj mamy, słuchajcie, normalnie sproszkowane, nie wiem, liofilizowane, nie mam pojęcia, roztarte na pył truskawki. Więc zapach tej maseczki jest po prostu czymś niesamowitym. Bardzo niewiele tego proszku potrzeba, aby przyrządzić miksturę na całą twarz. Ja mam taką miarkę maseczkową, więc no jedną miarkę, no ale co mam, nie wiem ile, jakby jak to się przekłada na takie zwykłe łyżeczki. Cudowna maseczka. Jeśli chodzi o działanie pielęgnacyjne tejże maseczki, to mam wrażenie, że ona faktycznie wygładza, że jest to taki efekt trochę dla mnie właśnie jak typowe maseczki z glinką. Czyli ja nie do końca widzę od razu jakby jakiś spektakularny efekt pielęgnacyjny, ale wiem, że stosowanie takich masek poprawia jakość skóry i na pewno warto to robić. I w skład tej maski wchodzi miód, pyłek pszczeli, truskawki, mleko kozie i glinka czerwona. Jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej właśnie oryginalnego, o cudownym zapachu, to ja Wam gorąco polecam. Naprawdę maska jest wyjątkowa. No i oczywiście jest naturalna, jeżeli dla kogoś ma to znaczenie. Kochani, to wszystkie, a właściwie aż wszystkie produkty, o których chciałam Wam powiedzieć właśnie w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was, rzecz jasna, do kolejnych. Przypominam o zostawieniu kciuka w górę. Przypominam o subskrybowaniu kanału. Wkrótce szykuję dla Was rozdanie, więc tym bardziej zachęcam do bycia ze mną. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa. Ach, i Boże, zapomniałam o najważniejszym. Czekam na Wasze komentarze. Czy znacie te produkty? Jak Wam się sprawdziły? Jakie Wasze odczucia? Czy na coś Was może namówiłam? Bardzo, bardzo jestem tego ciekawa. Piszcie koniecznie. Całuję. Buziaki.